Oho. Teraz! Oja, 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 patrzcie na to! Kurde! Myślałem, że mu w oko wbije. Ojej! Brak słów. A to jeszcze nie koniec. O nie, zaraz to wybuchnie. Wow! To się nazywa wykończenie godne Boga wojny. Wow. Rony, naprawdę się udało. A ty! Ta! Ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Co ten Sindri znowu wykombinował? I ta jego torba, która pomieściła tyle różnych rzeczy, zapewne dzięki magii, ogromca smoków. Hrazylir. Nie wierzę, ojciec właśnie zabił smoka. Nigdy nie widziałem, żeby walczył w taki sposób. To znaczy wiem, że jest silny, ale ten smok był olbrzymi. Nazywał się Hrazylir, co można przetłumaczyć na groza. To odpowiednie imię, jest bezwzględny, paskudny i zieje błyskawicami. Na szczęście ojciec znalazł kryształy z soków Yggdrasilu i ogłuszył nimi Hrazylira. Potem wepchnął mu wielki kryształ do gardła. Doszło do wielkiego wybuchu i było po smoku. Wciąż drżę z podniecenia, ale ojca wcale to nie ruszyło. Czy on się w ogóle boi? No cóż, Atreusie, twój ojciec wiele różnych paskudstw już pokonywał na swojej drodze. Ale patrzcie, czyli tamte runy, które wspominały właśnie o grozie, to było ostrzeżenie przed smokiem. Teraz dopiero można to skojarzyć. Teraz! Naprawdę się udało. A ty! A! Ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie. A to zasługuje na nagrodę. Co to jest? Strzały splecione i jemioły. Celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O. Dzięki. A. Dobrze. Zaczekaj. Nie to. Spotkaliście znów Broka? Tak. Mówił, że nie masz talentu. O, i że jestem samolubny. Nie. Pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie. Niż jej zastosowanie. Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny. Żydliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. Sparto. Nie mam na to czasu. Nie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Potrzebny mi kieł tego smoka. Umyte? Nie wierzę. Ojciec właśnie zabił smoka. Oj, chłopcze, gdybyś ty wiedział, co my zabiliśmy w tym życiu. Kogo? Uważaj, gdzie go... nieważne. O, ale syf. O, straszliwy syf.
Idę zwrót. Idealnie. Nada się. Mam. Teraz, dawaj! Wbijamy w smoka, słuchajcie. A, dawaj, 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 dawaj. Proszę bardzo. Będzie dobitka? Co, prosto na nas leci? Aha, idealnie. No, to Pikachu pokonany. Rany, naprawdę się udało. Teraz! Dawaj, chłopcze! Za bardzo to ja pytań nie mam. On sobie tak stał. Ojej. Rany, naprawdę się udało. No i super. Dobra, wiecie co? Tutaj kończymy. No epicki, epicki ten smoczek był. Petarda totalna. Że to było w fabule? No jestem zdumiony, także lecimy dalej następnym razem. Dzięki za oglądanie i kto dotrwał do końca, niech napisze smok. Hej, hej. Dajmy mu odpowiedniej ilości paska zdrowia, tak mi się wydaje. Zlepiej tą... O, możemy teraz młodego poprosić o pomoc. Wow! Epickie ujęcie! Rany, naprawdę się udało! A ty... No, finish, 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 finish! Teraz! Kumam, przewodnik! Ale pilnie, ale pilnie! O Jezus Maria! Rany, naprawdę się udało. To a ty? Było piękne. Ale nikt nie zabił smoka od setek lat. No, tylko ja. W czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie. A to zasługuje na nagrodę. Co, chcesz ulepszyć mój topór? Teraz!
rany. Naprawdę się udało. A ty! A! Ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie. A to zasługuje na nagrodę. Dostałem porę. Strzały splecione. A nie, to są strzały. Celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O. Dzięki. A. Dobrze. Zaczekaj. Grzecznością. No właśnie. Masz! Suko! Zajebiście, dobra. Tylko ominąć te wszystkie jego kolejne ataki. Tutaj, no właśnie, właśnie kurwa te. Życie? Strasznie niefortunnie się rozłożyły te kryształy życia. Zaraz pod nim. Tak więc on tam ciągle, kurde, gryzie. Dobra, niech jeszcze raz uderzy tym atakiem, to go wtedy dojebie. Masz! Żryj! Zajebiście. Dobra, mam trochę mało życia, ale go bijemy po głowie teraz. Dobrze. Zajebiście. Silne ataki, suko. Kwadrat! Złączymy go z tym kryształem i eksplodujemy to. O nie, nawet nie! Lepiej! Niesamowite. Naprawdę się udało. Teraz! Dziura w pysku. O matka. Rany. Naprawdę się udało. A ty! A! Ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie. A to zasługuje na nagrodę. Co to jest? Strzały splecione i jemioły. Celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O. Dzięki. A. Dobrze. Zaczekaj. Nie to. Mówił, że nie masz talentu. O, i że jestem samolubny. Nie, pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie. Niż jej zastosowanie. Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny, żydliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. Sparto. Nie mam na to czasu. Nie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Potrzebny mi kieł tego smoka. Wiecie co, ja też tak... No, fajna walka, nie? Może zajęła dłużej niż powinna. Gdzieś tam w jednym momencie mi się coś zacięło, ale... chyba w mózgu mi się coś zacięło, żeby wszystko było jasne. Ale chciałem powiedzieć, że... Przysięgam, nie będziesz żałować. Spoko, daj pogadać trochę z ludźmi. Kratos to był straszny łobuz, tak naprawdę, w pierwszych częściach gry. Wiadomo, że kierowało nim żądza zemsty i że ta żądza zemsty była usprawiedliwiona, ale to był straszny łobuz.
I to się, strasznie dużo się zmieniło w jego postawie. To jest inny gość, nie? Ale w zasadzie nikomu to nie przeszkadza i nie powinno przeszkadzać, bo widać, że on jest, to jest starszy gość. Że coś przeżył dodatkowego. I to... No dobrze, już ci daję. Co za człowiek.